Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry. Herbatki? No. No lej te herbatę! Ale mówi się proszę. No, proszę bardzo. Tempo, no raz, dwa. Mam nieodparte wrażenie, a zaliż przyszła pani w owe miejsce nauczyć się savoir vivre. Nie, no jak ci się nudzi, to ja ci zaraz wieczór umilę. Proszę bardzo, no karne zadanie. Nie no słuchaj, ja tu chciałem sobie stresik pouprawiać, a ty mi z takim tekstem latujesz, no. Krzesła powywalane, handle się po pokoju, wszędzie panoszą, co to ma być? Nie wiem, ale możemy sobie razem poszukać miejsc zerowych. Och, dzieci. Cóż za wspaniały, dynamiczny, świetnie zbudowany obraz. No, dobry jest, ja ci powiem, że niejednego takiego wytrenowałem. Ja też. No mi też się podoba. Mnie. Pani też? Poćwiczmy więc rytuał nalewania herbaty. Gosiu, twoja kolej. Udało mi się. Sorka. No, no ale gorąca, no co to ma być? Ja piętro, ale młotków albus mi się przekrzywił. Moja nowa koszula szyta na miarę mi się zdefasowała. Za moich czasów w PRL-u to się miało jedną koszulę na 15 lat. Moja droga, 15 lat, to ja doktorat pisałem. Widzę, że pan też z nowodworskiej inteligencji. Tak. I wszystko, co o mnie pani usłyszała i przeczytała, to prawda. A widział pan może najnowszy film Hoffmana, Bitwa Warszawska 1920? Ten, co tam chłopaki 2-0 wygrali, tak? Tak. Szczerze? Dno. Dawno takiego gniota nie widziałem. Wydaje mi się, że oglądaliśmy dwa różne filmy. Jakoś klasa G nie miała problemu z poprawną interpretacją, nie wiem. W C2 może za jakieś 7 lat zaczniemy interpretować ten film. No bo wiesz, w klasie G to tak lubią kombinować, że my to zawsze robimy kombinatorykę. Z państwem to ja muszę jeszcze dużo popracować. Thank you.